Myślę, że taką podstawą kwestią jest to, że jest coraz bardziej popularna w Polsce tak zwana szafa kapsułowa, czyli kobiety ubierają się dość basicowo na co dzień, mają określone stylizacje, które mieszają ze sobą i takim elementem charakterystycznym dla takiej stylizacji jest właśnie torebka lub buty. To one jakby nadają nam takiego charakteru i zmieniają stylizację. Uważam, że to jest taki pierwszy, najbardziej istotny punkt. Druga kwestia, która trochę już nawiązuje do marki Duck, czyli do tego, co my tworzymy, to to, że klientki są w stanie sobie personalizować produkty. W naszym przypadku tworzymy kolekcję z klientkami, więc klientka otrzymuje produkt, który tak naprawdę potrzebuje. Dodatkowo, jeśli chodzi o taką współpracę, mamy także możliwość ankietowania klientów, czyli to klienci wybierają kolory tego, jakie powstaną w nowych modelach, klienci wybierają to, jakie powstają nowe modele i uważam, że to są takie dwa główne aspekty. No i też pamiętajmy o tym, że torebka, a szczególnie drogie torebki, czyli marki takie zagraniczne, to jest też taki trochę wyznacznik statusu, więc torebki i buty kobiety kochają po prostu, to jest główny argument, ale fajnie zdać im taką możliwość, żeby to troszkę było bardziej spersonalizowane. No i tak jak powiedziałem na samym początku, szafa kapsułowa idealnie łączy się z takim elementem jak torebka oraz buty. Praca w firmie rodzinnej jest wymagająca i nie powiedziałbym, że jest ciężka, jest trudna, jest naprawdę wymagająca. Wymaga tego, żeby pokolenie starsze oraz pokolenie młodsze, w tym przypadku jestem to ja z bratem, żeby się dogadało. Dogadało się w kwestiach strategicznych, w kwestiach sprzedażowych i to nie jest takie łatwe. Na początku mieliśmy naprawdę dużo tarć i początki były ciężkie. Ciężko było wytłumaczyć, że warto zainwestować w internet, warto wrzucić te 1000-2000 zł w Google czy w Facebooka, ale to się naprawdę zwraca i potem jest fajna rentowność na tym, więc w naszym przypadku wyglądało to tak, że mieliśmy trochę tarć, a teraz korzystamy z usług zewnętrznych, takiego doradcy biznesowego, który pomaga nam wypracować nasz wspólny język komunikacji, żeby lepiej nam się było dogadywało z mamą, z tatą oraz z bratem, bo trzeba pamiętać w samym końcu, że to jest firma rodzinna, więc to jest niezwykle istotna kwestia. Uważam, że klienci są najważniejsi. To jest mój statement, który głoszę w social mediach, na wszystkich swoich konferencjach, na prezentacjach i uważam, że bez tego nie da się zbudować fajnej, transparentnej i szczerej marki, która jest oparta na fajnych wartościach. W naszym przypadku my jesteśmy bardzo blisko klientów. My z nimi rozmawiamy przez telefon, choć jest to dalej sprzedaż online'owa. My z naszymi klientami rozmawiamy w grupie na Facebooku. Kontaktujemy się w social mediach, jesteśmy w stałym kontakcie. My z naszymi klientami tworzymy stronę internetową, tworzymy kolekcje. Tak naprawdę cała marka to nie jest tak, że my ją tworzymy. My tworzymy tą markę z klientami i uważam, że to daje realną przewagę konkurencyjną, ponieważ jesteście w stanie tworzyć produkty oraz usługi dla klientów szyte na ich miarę, więc to jest niezwykle istotna kwestia. Jedna rada, najważniejsza. Zrób kilka kroków do tyłu i naucz się podstaw biznesu online. Nie wchodź w to, jak nie wiesz, jak robić reklamy, jak robić strategie pricingowe, jak robić strategie e-commerce'owe. Najpierw odrób projekcję. Naucz się najlepiej z książek, a jeśli nie masz czasu, to przepraszam, jeśli masz czas, to naucz się z książek, a jeśli nie masz czasu, to najlepszą metodą są konsultacje jeden na jeden e-commerce'owe z osobami, które przeszły z punktu A do punktu B, czyli takimi na przykład jak ja.